Witajcie! Dzisiaj rozwiążemy sobie zadanie FANKA. Dokładnie te, które w kurcie z Excela rozwiązywaliśmy na końcu. Tym razem zrobimy te same zadanie, ale właśnie z wykorzystaniem Accessa. Będziecie mogli porównać sobie, które narzędzie według Was lepiej Wam rozwiązuje ten problem, lepiej Wam służy. Bo to nie jest takie oczywiste: czasami ktoś lepiej operuje Excelem, czasami lepiej Accessem. Być może dobór narzędzia będzie miał wpływ na to, ile czasu zmarnujemy na maturze. Z reguły tak jest. Zatem zapraszam, te same zadanie, więc wyniki będą znane, ale chodzi nam raczej o to, jak można wykorzystać akces do rozwiązania problemu. Zapraszam. Zadanie piąte fanka. Zanim przejdziemy do pytań, które wiążą się z tym zadaniem, przypominam, iż zazwyczaj na maturze do tego typu zadań Mamy dostępne jakieś pliki początkowe, jakieś pliki z danymi. Tu mamy aż trzy pliki tekstowe: drużyny, sędziowie i wyniki. A nasza fanka zajmowała się tworzeniem tychże plików, ponieważ jest fanką jednej z drużyn ze swojej miejscowości i tu będziemy mieli pewne pytania, które się będą wiązały z właśnie. Tutaj aktywnością naszej drużyny. No ale zanim cokolwiek tu policzymy, sprawdzimy, musimy sobie te trzy pliki zaimportować do akcesa. Dwa z nich już zaimportowałem, ale na trzecim pokażę Wam, jak szybciutko to uczynić. W jakimś tam katalogu będziemy mieli nasze pliki. Musimy wiedzieć, gdzie, żebyśmy mogli łatwo pobrać, zaimportować te pliki tekstowe do naszego akcesa. Tutaj mam te pliki dokładnie w tym samym miejscu, w którym mam nasz plik bazodanowy. W samym akcesie mam już zaimportowane dwie tabelki: drużyny i wyniki. Zaimportujemy sobie jeszcze sędziów. Jak to zrobić? Dane zewnętrzne, nowe źródło danych, szukamy opcji z pliku i wybieramy sobie plik tekstowy. Następnie przeglądamy nasze katalogi. No tutaj już mieliśmy wcześniej wybrane, zatem już ścieżka się zapamiętała. Zostawiamy opcję pierwszą, tak jest najlepiej. Nie łączymy się na stałe z plikami, tylko kopiujemy sobie. Tę zawartość z plików jako oddzielną zawartość do naszej bazy danych. OK, i teraz taki kreator importu będzie nas pytał, czy tutaj dobrze zostało wszystko rozpoznane. Zazwyczaj za pierwszym razem po prostu bierzemy dalej. Jeżeli to jest tekst o różnych długościach, no to właśnie ta pierwsza opcja jest właściwa. Bierzemy dalej i teraz musimy zobaczyć, czy rzeczywiście zostało to wszystko wykryte. Jeżeli separatorem naszych danych w pliku tekstowym jest tabulator. No to będzie to wykryte właściwie. Gdyby były to jakiś średnik, przecinek czy coś innego, możemy to tutaj podać. Zazwyczaj w tych maturalnych plikach będzie tak, iż w pierwszej linijce znajdują się nazwy kolumn. Zatem trzeba zaznaczyć opcję. Pierwszy wiersz zawiera nazwy pól tych kolumn i mamy tam numer licencji, sędziego imię. I nazwisko dalej, następnie, jeżeli już to jest wykryte, to będziemy mogli ustalić typy tych wszystkich pól, czy to jest jakiś tekst i tak dalej. Tu wszystko jest tekstem, więc bierzemy sobie dalej. I teraz, zazwyczaj, jak już wszystko, jeszcze tu pokażę wstecz, można kliknąć w inną kolumnę i sobie zredefiniować, na przykład typ danych, na nie wiem, długi tekst. Ale my tutaj tego nie będziemy robili. I teraz jest jeszcze ostatnia opcja, czy chcemy nadać swój własny klucz podstawowy. Przypominam, klucz podstawowy to taka kolumna, w której wszystkie wartości muszą być unikatowe dla wiersza. To znaczy, że drugi wiersz, który w tej kolumnie z kluczem podstawowym ma taką samą wartość, nie może się przytrafić. Może być tylko jedna niepowtarzalna wartość w tymże polu kluczu podstawowym. Ponieważ my tutaj mamy numery licencji i one są niepowtarzalne, to uczynimy z tych numerów licencji klucz podstawowy. Zresztą po zaznaczeniu tej opcji drugiej tutaj od razu ten numer licencji jest sugerowany. No, i dalej może być sedziowie. I zakończ. I zamknij. No, i mamy trzecią tabelkę. To są te trzy dane, trzy tabelki, które importowaliśmy z plików dostarczonych. Zanim zaczniemy rozwiązywać jakiekolwiek tutaj zadanie, jeszcze małe wyjaśnienie. W tym mini kursie bardziej zależy mi na SQL-u, czyli takim specjalnym języku zapytań który pozwala odpytywać bazę danych, aktualizować, pobierać informacje, wkładać coś do niej, tworzyć tabelę z danymi. Ten język SQL jest uniwersalny i tak naprawdę wykracza daleko poza akces i jest czymś wspólnym dla wszystkich istniejących baz danych, praktycznie wszystkich, dlatego jego znajomość z perspektywy nie tyle samej matury, co w ogóle przyszłej pracy potencjalnej jako informatyk, programista, bazodanowiec, znawca tego. Co jest gdzieś tam za plecami frontendowców, czyli programista, który zajmuje się tym składowaniem danych, przetwarzaniem, dostępem do nich i nie martwi się, jak to zostanie utworzone, jakim pięknym interfejsem obudowane, żeby się użytkownik cieszył. Zatem, jeżeli będziecie w tę stronę się rozwijali i starali się właśnie ten backend taki obsłużyć i zaprogramować, to SQL będzie Wam bardzo potrzebny. Zatem ten mikrokurs. Ma nie tyle pokazać Wam sam akces jako akces, który po prostu jest specyficzny i przywiązywanie się tylko do niego, jak czas pokaże, może nie być posunięciem idealnym. Natomiast warto przyjrzeć się temu właśnie sql i tutaj troszeczkę chcę go pokazać. Jak również myśleć o całości trochę szerzej, czyli wyjść też trochę poza maturę. Tu zrobimy konkretne zadania przykładowe z matury, ale. Spójrzcie też na to trochę szerzej. Potraktujcie ten mikrokurs jako taką zajawkę możliwości Squela. Przyjrzyjmy się wreszcie temu zadaniu, żebyśmy wiedzieli, co my tam i po co robimy. Drużyny to po prostu lista drużyn, które biorą udział w pewnych rozgrywkach. Nasza fanka jest fanką jednego z ulubionych swoich zespołów, mianowicie drużyny piłki nożnej Galop Kucykowo. I śledzi wszystkie spotkania tejże drużyny. Czy to wyjazdowe, jakieś pucharowe, inne towarzyskie, śledzi z każdą inną, jakąś tam drużyną, zapisuje wyniki i wie też, jak, y, jaki sędzia takie spotkanie sędziował. Zatem mamy tutaj trzy takie y, dostępne pliki. No i tu pojawiają się pierwsze pytania. Pierwsze podaj, ile towarzyskich, ile ligowych oraz ile pucharowych meczów rozegrała drużyna, no ta właśnie nasza Galubku kucykowo z drużynami, ale ze swojego miasta, czyli z takimi drużynami, które równie, również. Y, mają swoją siedzibę główną w Kucykowie. B, w którym roku Drużyna Galub Kucykowo rozegrała najwięcej meczów z Drużynami ze swego miasta, łącznie wszystkie rodzaje meczów, podaj rok i liczbę tych meczów. Wyniki znamy, jeśli siedzieliśmy sobie na kursie z Excela ale tutaj y, zrobimy to akcesem i na początek y, takie szybkie wyjaśnienie, przejście. Żeby rozwiązać to zadanie, musimy sobie stworzyć taką tabelę pomocniczą, coś podobnie jak w Excelu. Tyle tylko, że tutaj bo zmieniają się trochę terminy, no i oczywiście metody. Stworzymy więc pewną kwerendę. Kwerendę, czyli taką tablicę, która powstaje w locie, jest wynikiem zapytania, jakie kieruje do bazy danych, zapytania, które z tych istniejących tabel drużyny, sędziowie, wyniki, stworzymy jakąś taką tabelę, dzięki której będę mógł kolejne zadania szybciej rozwiązywać. Zatem pierwszy krok: utworzymy sobie taką tabelkę. Która do wyników, bo to jest taka tabela kluczowa, z czasem będziecie zauważali, która tabela jest bazowa. No bo popatrzcie, drużyny mają tylko nazwę drużyny, ich identyfikator i skąd pochodzą. Sędziowie mają tylko informacje o sędziach, a wyniki, no właśnie, wyniki zawierają takie kolumny, w których odwołują się do albo tabeli z drużynami, albo tabeli z sędziami. Zatem w tej tabeli wyniki mamy takie, Powiązania, takie relacje jeden do wielu, które odwołują się do wpisów z drużyn lub do wpisów o sędziach. Zatem ja stworzę sobie teraz takie zapytanie, które połączy te wszystkie informacje z tych trzech tabel w taką jedną sporą tabelę. Później w tej tabeli będę szukał odpowiedzi na przeróżne pytania. No to zróbmy jedną tabelę. Tworzymy więc kwerendę. Nie korzystam z kreatora, ponieważ nie korzystam w ogóle praktycznie z narzędzi samego akcesa. Chcę się skupić tylko na tym, co da mi SQL. Biorę sobie takie narzędzie, utworzy się pewien kreator, który tutaj chce, żebym zaznaczał jakieś kolumny, wybierał z której tabeli co. Od razu przechodzę, widok SQL. Popatrzcie, tutaj są te trzy tabelki otwarte, i tu jest kwerenda. Prawy przycisk, widok SQL. Ja chcę to robić programie SQL. Chcę tutaj wpisywać różne SQLowe zapytania i patrzeć, co się stało. Takie przykładowe zapytanie, select gwiazdka from drużyny. Ja oczywiście tutaj nie będę całego sql omawiał, ale Tę część, która jest przydatna do rozwiązywania matury i która pokazuje pewne możliwości, omówię. A ono na przykład takie zapytanie, select gwiazdka from drużyny, jeżeli to uruchomimy, no to wynikiem tego nasza kwerenda pokaże dokładnie to, co jest w drużynach. Zapiszmy sobie jeszcze tą kwerendę jako, nazwijmy ją kw po prostu, tak troszeczkę krócej, kw. O, i ona teraz pojawiła się tutaj po zapisaniu w kwerendach. A tu widzimy, że jest to dokładnie to samo co drużyny, no bo tylko o to zapytałem. Pokaż mi wszystko, co jest w drużynach. No to proszę bardzo, wszystko. Gwiazdka tutaj m, przy zapisie skłylowym oznacza właśnie, że to jest wszystkie pola. Weź wszystkie pola z drużyn. Oczywiście mogę sobie wybrać tylko niektóre pola. Jeżeli podejrzymy sobie drużyny, to zobaczymy, że mamy tu przynajmniej trzy pola, jak chociażby ID, nazwę miasto. Ja mogę sobie tutaj wybrać miasto. Tylko. Jeżeli to teraz uruchomię, to wyświetli się kwerenda, która wycięła tylko miasta, tylko miasta z całej tabeli drużyn. Widzimy więc, że tabela drużyny sędziowie wyniki to jakby taka baza, treść, która tam realnie leży, a ta kwerenda będzie mogła coś z tego wybier wybierać. Albo część, albo jakąś część nową tworzyć, jak za chwilę zobaczymy, ale na podstawie tamtych danych, i później z tymi danymi, z tymi kwerendami, będzie można zrobić coś jeszcze, będzie można szukać odpowiedzi na różne pytania. No ale wróćmy do tego Esquela i powolutku zbudujmy sobie taką tabelę łączoną. Powiększyłem trochę czcionkę. Zacznijmy więc budować naszą wielką tabelę, zbudowaną w oparciu o wyniki. Najpierw weźmy sobie, weź wszystko, from wyniki. Zatem pobierz wszystko z tabeli wyniki. Zobaczmy. No i jest. Wszystko z tabeli wyniki. Przejdźmy tutaj jeszcze raz. Połączymy to teraz z innymi danymi, ale jeszcze przyjrzymy się tym wynikom, jakie to tutaj pola, jakie kolumny w jakiś sposób odwołują się do pozostałych tabel. Przede wszystkim identyfikator drużyny przeciwnej. Oraz numer licencji sędziego. Te dwie kolumny, te dwa pola naszej tabeli nawiązują do kluczy w tych dwóch tabelach, do kluczy podstawowych. Zatem chciałbym sobie na podstawie ID drużyny pobrać informacje o drużynie, ściślej nazwę i miasto. Chciałbym również na podstawie informacji o sędzim, tutaj pobrać imię i nazwisko tegoż sędziego. Zatem zróbmy to, ale w SQLu. Jeżeli dobrze znamy ten język, to stworzenie tego typu mechanizmu jest bardzo proste. Połączyłem wszystkie tabele w jedną. Najpierw, zanim omówię kod, zobaczmy, czy tak się stało. Uruchamiam i zobaczcie. Mamy tutaj datę meczu, rodzaj meczu, gdzie się odbył, czy to było, może w domu, czy na wyjeździe. Mamy tutaj identyfikator drużyny przeciwnej. Mamy też numer licencji. Mamy zdobyte bramki i bramki stracone. A tu mamy pobrane pola od sędziów. Oczywiście, numer licencji się powtórzy. Możemy też później wymienić tylko takie pola zamiast gwiazdki, które nas interesują, zatem ominąć te pola, które zostały zdublowane. Ale na razie zostawiłem to w postaci takich złączeń globalnych, czyli wszystko z tych dwóch tabel zostało wrzucone. Oczywiście, wrzutka nastąpiła w ten sposób, że po numerze licencji zostały pobrane dane z sędziego i jego imię i nazwisko zostało tu dorzucone. Na przykład pani Danuta Sliwińska, przypuszczam, że śliwińska. Podobnie ID drużyny. Tu było dwójeczka, więc zostało wzięte, to, został pobrany ten wiersz z drużyn, który zawierał ID2. Według tego klucza wspólnego dorzucone zostały nazwy. I miasto, czyli na przykład srebrne gazele z Sandomierza. Zatem widzimy, że to nie jakieś przypadkowe łączenie tych tabel, tylko co do tego klucza. Zatem, jeżeli mieliśmy tu ID numer 2, to dorzuciliśmy nazwę i miasto z drużyny, która dokładnie ma ID 2. Jak się przyjrzymy teraz temu zapytaniu SQL-owemu, to możemy te operację łączenia zinterpretować następująco. Zacznijmy od tego, co jest tutaj, jakby w środku. Weź wszystko z wyników. I połącz lewostronnie z sędziami. Ja doklejam do lewej strony. Połącz z sędziami według takiej zasady, left join sędziowie on. To jest słowo klucz, left join jest słowem kluczem, czyli to musi tu być. Tu są nazwy tych łączonych tabel. Do wyników dorzucam coś z sędziów po prostu. Według zasady, że numer licencji z tabeli sędziowie to jest ten, którego szukam w wynikach, czyli. Wyniki numer licencji i sędziowie numer licencji to jest ta para, która mówi o tym samym kluczu. Mówiąc jeszcze inaczej, numer licencji z tabeli wyniki to jest dokładnie numer licencji z tabeli sędziowie. Zatem wszystkie dane, które pobieram z sędziów, mają się znaleźć w wierszu, tak aby te klucze były w tym wypadku równe. I to jest tabelka wewnętrzna, którą wziąłem sobie tutaj w nawias i nazwałem jako tabela 1. Taka jakby pomocnicza nazwa, no bo cała ten, cały ten select tworzy nam jakąś tabelkę w locie tutaj. I ta tabelka jest połączeniem dwóch tabel. Te tabele nazwałem T1. I teraz skoro to jest tabela, to mogę zastosować zapytanie select dokładnie do tej tabeli. Select gwiazdka from T1 cały ten moduł, ta część i teraz łączę z następną tabelą. Left join drużyny według zasady on drużyny ID drużyny to jest T1 ID drużyny, czyli biorę sobie tę identyfikację drużyny, która jest w tej tabeli. Ona pochodzi jeszcze z tabeli wyniki, co nie ma tu większego znaczenia. I dzięki takiemu prostemu, szybkiemu zapytaniu. Ta linijka dokleja do już dwóch złączonych wcześniej tabel jeszcze jedną. Ściślej informacji o drużynach. Zwróćcie uwagę, do tego miejsca, czyli do bramek straconych, mieliśmy wszystko, co było w wynikach. Następne trzy kolumny, sędziowie, numer licencji, imię i nazwisko, są, są to dane, które zostały tu wklejone poprzez przyłączenie sędziów do wyników, a kolejne trzy ostatnie są to dane dołączone z tabeli drużyny. Mam więc teraz. Taką tabelę z wynikami, z wszystkimi bardzo precyzyjnie określonymi wartościami. To jest już początek mojej tabeli, która bardzo przypomina coś, co tworzyłem, zanim stworzyłem w Excelu tabelę przestawną. No ale właśnie do tego tu zmierzamy. To jest taka akcesowa tabela przestawna, chociaż jeszcze na razie nic z niej nie wynika, ale już za chwilę wyniknie. Jeszcze drobna uwaga, bardzo istotna. Po każdej zmianie nawet jeżeli już uruchomimy i wszystko się ładnie wyświetliło, należy prawym przyciskiem zapisać to, ponieważ podgląd może już być taki, jakby ta kwerenda działała, ale kiedy za, utworzymy sobie jakąś inną kwerendę na podstawie tej kwerendy czyli jeżeli skorzystamy z tej wielkiej tabeli może się okazać, że coś nie działa, że się coś nie wyświetla, to dlatego, że trzeba zapisywać m, tak utworzone dane. No akces ma to jakby... To nie jest błąd, ale to jest pewna jego własność, której trzeba się nauczyć, że po każdej zmianie trzeba to jawnie zapisać, ponieważ może być tak, że to, co się wyświetla, to nie jest jeszcze to, co jest już zapisane. W efekcie wydaje mi się, że coś się tu w tej tabeli znajduje, a kompletnie nie chce to zadziałać, kiedy chce z tej tabeli, z tej kwerendy, tej tabeli, takiej utworzonej w locie, skorzystać w innej sytuacji. To jest istotne, proszę to zapamiętajcie. Zawsze po zmianie, jeśli już jest coś tym, na co czekaliście? Prawy przycisk, zapisz, czy tutaj zapisz, tak aby była pewność, że te dane są dokładnie takie. A tutaj mamy bardzo szybkie rozwiązanie naszego zadania. Jeżeli oczywiście znamy SQL, to wiemy, co zrobić: select, wybieramy tylko dwie kolumny. Przy czym pierwsza istnieje w moim KW, jest to rodzaj meczu, i to właśnie rodzaj meczu będzie tą kolumną, tym polem wedle którego będę dokonywał agregacji to jest dokładnie tak jak w tabeli przestawnej po rodzaju meczu y, zbudowałem agregację czyli wszystko ścisnąłem tak aby wszystkie elki stały się jednym wierszem zaczęły się ściskać do jednego wiersza Wszystkie P, czyli te pucharowe, też zaczęły się ściskać do jednego wiersza. I tak samo towarzyskie. Zatem tutaj dokładnie robię coś podobnego, a ściślej robię to w tej linijce. Jest to taka składnia Group By, gdzie najpierw podaję, jakie kolumny chcę wyświetlić. Potem From KW, zauważcie, że tu jest tabela. From KW to jest podana dokładnie tabela, która jest już kwerendą. Zatem ta tabela pośrednia wynikowa KW posłużyła mi tutaj za tę tabelę wyjściową. Następnie mam zawężenie się tylko do kucykowa, bo to wynika z treści pytania, przypomnę. Mamy tutaj podaj ile towarzyskich, ile ligowych oraz ile pucharowych meczów rozegrała drużyna Galop Kucykowo z drużynami, ale tylko ze swojego miasta, zatem interesuje mnie zawężenie do Kucykowa i do tego służy klauzula WHERE. SELECT pola, jedno pole ma taką, taki dopisek AS ILE, za sekundę wyjaśnię, ale SELECT jakieś pola FROM jakaś tabela, WHERE, czyli gdzie miasto jest równe Kucykowo i teraz Cały ten wybór agreguję, czyli ściskam, grupuję, grow by, po rodzaju meczu. I w trakcie tego ściskania, kiedy to wszystko się zawęża, zliczam funkcją count te wiersze to można tutaj wpisać też rodzaj meczu, yy, można tam po prostu umieścić gwiazdkę nie ma to znaczenia. Count nie interesuje się, co ściskane jest, tylko ile tego zostało ściśnięte. Count policzy te ściśnięte wiersze czyli Wszystkie wiersze, na przykład, pucharów zostaną zgromadzone w jeden wiersz, ale w trakcie tego grupowania policzone zostanie, ile tych wierszy zostało ściśnięte, i właśnie to zrobi mi w locie funkcja count. A tu przy okazji te zgrupowane wiersze nazywam jako ile, tak aby to była, było pole ile. Jeżeli teraz to uruchomimy, Mamy dwie kolumny. Rodzaj meczu, wszystkie elki są do jednej L-ki sprowadzone, wszystkie puchary do pucharowych, me mecze pucharowe do jednej linijki i towarzyskie również ligowe też. I teraz obok wiemy, ile było takich meczy. 113 ligowych, 25 pucharowych, 6 towarzyskich. I to jest dokładnie odpowiedź. Jeszcze raz przyjrzyjmy się tej składni. Ja na koniec poumieszczam te różne zapytania w, takim, w takiej formie podsumowującej, ale przyjrzymy się jeszcze raz. Wybierz pola, jedno pole nazwałem po swojemu. From tabela, w tym wypadku kw, to nic, że to jest kwerenda, kwerenda robi za tabelę. Gdzie, i tu mamy te, takie logiczne, warunki, coś jak filtry w tabelach przestawnych. Tu mogę oczywiście stosować zasady logiki, czyli end i na przykład jeszcze coś tam dodać. Group by rodzaj meczu, przy czym tutaj można te pominąć, to i tak zadziała, ale jakby było jasne, że to jest ta, te pole o stąd, rodzaj meczu. A przed nami rozwiązanie zadania B. Select data meczu, ale datę meczu poprzedzamy funkcją rok, year, którą wycinamy tylko rok, ponieważ musimy zgrupować teraz według lat te wszystkie nasze mecze. I jako drugie pole ponownie będziemy zliczali przy mm, tym grupowaniu przy tej takiej ściskanej metodzie, będziemy zliczali ileż to wierszy się nam ścisnęło, ale tu właśnie zawężymy się tylko do roku, który sobie też wyświetlam i właśnie grupowanie wykonuje się tylko po roku, który to rok wycinam z daty, zatem data meczu Mamy tam rok, miesiąc, dzień, zostaje okrojona tylko do roku, zatem będziemy mieli tylko lata, i to właśnie po tych latach nastąpi ta agregacja. Zatem wszystkie roczniki 2007, 2008, 2005 i tak dalej zostaną ściśnięte po tej dacie. Przy okazji ją tu sobie wyświetlę, ale dodatkowo wyświetlę ile tego. Było. Oczywiście klauzula Where jest niezmienna, bo to wynika z treści naszego zadania. Mamy zrobić te, ten wykaz tylko z drużynami z naszego miasta. Po uruchomieniu mamy tabelkę, i teraz tę tabelkę, podobnie jak w Excelu, możemy sobie posortować chociażby od największych do najmniejszych, przez co widzimy, że na samej górze mamy odpowiedź 2007 rok, 21 spotkań, i to jest odpowiedź na całe, całe nasze zadanie. Jeszcze raz. Select. Po selekcie następuje wymiana nazw, pól, które chcę zrobić. Widzimy, że te pola nie muszą być tylko tak po prostu wyświetlone tak, data, meczu, koniec. Tak? Te pola mogą być niejako w locie przebudowywane. Chociażby coś mogę sobie z tej daty wyciągnąć, sam rok. Mogę stosować przy agregacji, takie jak grow by, jakieś funkcje zliczające to może być też funkcja sum która sumuje jakieś pole, o ile te pole jest w ogóle do sumowania. Ale to są już takie elementy, które w jednym z ostatnich odcinków pokażę, czyli takie rzeczy, których nie wykorzystam w zadaniach, ale gdzieś tam warto o nich pamiętać na koniec takiej zbiorczej liście wam przedstawię. Tutaj przez przykład pokazuję jak można rozwiązać tego typu zadania, jak używając SQL-a można rozwiązać dany problem. No to przejdźmy do następnych zadań. Zadanie 5.2 Podaj listę zawierającą nazwy drużyn, z którymi drużyna Galop-kucykowo ma zerowy bilans bramkowy, to znaczy łączna liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach rozegranych z daną drużyną jest równa łącznej liczbie bramek straconych w tych meczach. Nic prostszego, ale musimy się zastanowić przez chwilę. Popatrzmy na razie na KW. Zatem, co nas interesuje. Interesuje nas nazwa, bo to jest nazwa drużyny przeciwnej. Interesują nas bilanse z każdą z drużyn. Zatem już czujemy, że grupowanie będzie musiało się odbyć po nazwie drużyny przeciwnej. Dokładnie tak będzie. No ale co nas interesuje w tym zgrupowaniu? Ano, bilans, zatem bramki zdobyte i bramki stracone. Chciałbym więc zaagregować na przykład wszystko, chociażby po srebrnych gazelach, w taki sposób, żeby agregując wszystkie te wyniki po srebrnej gazeli, bramki zdobyte się sumowały, i bramki stracone się sumowały, i żeby bilans tych bramek, jak na przykład jedną sumę zagregowaną i drugą od siebie odejmę, był zero. Logiczne. No i dokładnie tak zrobimy. Wybierz nazwę, ponieważ po nazwie będę grupował, więc Mogę sobie tę nazwę wyświetlić, bo nie będzie tam problemu. Przy ściskaniu te dane będą wszystkie ciągle miały tę samą nazwę dla każdej nazwy. <grytanie> Logiczne. Ale co tu wybieram, oprócz nazwy? No właśnie, popatrzcie, w trakcie tego ściskania wszystkiego sumował będę bramki zdobyte. I wynik, który wyjdzie, odejmę od sumowanych bramek straconych. I cały ten mechanizm tutaj sobie nazwę bilans. Cały ten wzorek. Podczas tego ściskania będzie sumowana każda z kolumn, i wyniki tych sum będą od siebie odjęte, co da mi pewien bilans. Oczywiście wybieram to wszystko z mojej KW i będę grupował tu właśnie po nazwie drużyny przeciwnej. Na końcu używam takiej klauzulki, która jest jakby pytaniem po wykonaniu się zgrupowania. Where byłoby jak gdyby przed zgrupowaniem. Having. To jest takie where, ale już po zgrupowaniu, czyli where to jest klauzura, która coś tam filtruje, ale przed group by. Having po group by. Zatem wybierz coś z KW grupując i to już po zgrupowaniu jeszcze filtruje przez taki dopisek having, instrukcję having. I tu powtórzę sobie dokładnie ten mój wzór, który tu wykorzystałem, tyle tylko, że z informacją, że tam ma być 0. Nie interesuje mnie bilans dodatni lub ujemny, czyli że żeśmy mieli więcej bramek zdobytych lub straconych. Interesuje mnie tylko to, kiedy bilans jest zerem. Zatem, kiedy to uruchomię, otrzymam. Jak już wiemy z zadania z Excelu, z Excela dokładnie dobrą odpowiedź. Mamy tu nocne pumy i zwinne mewy. Bilans jest zerowy. Jeszcze raz się przyjrzyjmy. Select, jedno pole i drugie pole, które jest wzorem, który zadziała w trakcie naszej agregacji, naszego grupowania. Cały ten wzór nazwałem sobie jako bilans, dlatego występuje on w kolumnie bilans na koniec. Oczywiście wszystkie te wiersze biorę z KW i grupuję właśnie po przeciwnej drużynie, bo to z nią ten bilans bramkowy mnie interesuje. Z każdą z drużyn, ileby tych wyników z tą drużyną nie było, to wszystko sprowadzę do jednego i w trakcie tego sprowadzania do jednego wiersza coś tam będę robił. No w tym wypadku obliczał ten bilans. No i na koniec jeszcze filtr, gdzie mamy ten bilans, musi być zero. Pytanie, dlaczego nie mogę tu wpisać bilans? Otóż w wielu bazach danych, pyta teraz, on nie zna tego parametru, więc oczekuje, że ja tutaj coś wpiszę, jakąś wartość. Otóż w wielu bazach danych to by zadziałało, ale nie w akcesie. Tutaj, żeby to zadziałało w ten sposób, musiałbym zrobić to troszeczkę inaczej. Mianowicie tak. Ująć to wszystko jako jakaś tabela T1 na przykład, i tu zrobić tak, select, gwiazdka, from tutaj mam całą tę tabelę, czyli w miejsce wybierz wszystko z tabeli, no to właśnie tutaj mam wszystko, co tę tabelę definiuje. To jest cała ta moja w locie utworzona tabela, a tutaj where i teraz mogę zrobić t1 bilans równa się 0, czyli troszeczkę inny zapis, ale efekt będzie w zasadzie ten sam, tylko jeszcze z elect, a nie select. Efekt jest oczywiście ten sam. Nocne pumy 0, zwinne mewy 0, tyle tylko, że trochę inaczej zorganizowałem zapytanie. Select gwiazdka from, tu jest ta nasza wcześniejsza tabela, ale bez having, a filtr następuje dopiero później. Przy czym już tutaj mogę się posłużyć tym polem przez siebie utworzonym wcześniej, bilans. Na tym polega cała różnica, ale to jest dokładnie ten sam efekt. Od Was zależy, czy chcecie sobie to w ten sposób zorganizować, czy może ten wcześniejszy. Trzecia część zadania. Podaj liczby meczów wyjazdowych wygranych, przegranych i zremisowanych przez naszą drużynę. Zatem będziemy potrzebowali z naszej KW następujących kolumn. Będzie nam na pewno potrzebna informacja, czy różnica między bramkami zdobytymi a straconymi była ujemna, zerowa czy dodatnia. Jak ujemna. Czyli zdobyte minus stracone, no to znaczy, żeśmy przegrali. Jak zerowa remis, jak mieliśmy więcej zdobytych, więc jak od zdobytych odejmiemy stracone i to będzie dodatnia, no to oczywiście to było zwycięstwo. Zatem w pierwszej kolejności musimy się zawężyć tylko do takich pól, gdzie tutaj jest W, czyli wyjazd, bo to mają być mecze wyjazdowe, nie wszystkie. A tutaj różnica tychże dwóch pól ma być określona jako remis, porażka wygrana, i wtedy według tychże informacji, czy to były remisy, porażki czy wygrane, będziemy chcieli to jakoś zgrupować. No i mamy to tutaj. Popatrzcie. Zajrzyjmy więc do tej pozornie tylko długiej, skomplikowanej formułki tak od środka. Najpierw rozkminimy sobie tę tabeleczkę. Tutaj pojawia się bardzo ciekawa kombinacja. Mianowicie można wybrać pole, które to pole, które nazwałem bilans jest zdefiniowane ifem, czyli takim naszym jeżeli z Excela, czy ifem z C. Służy do tego polecenie IIF, tak jakby dwa razy if. I dwukrotnie jest powtórzone. To nie jest L, to jest IIF. Select, i teraz się pytam: jeżeli bramki zdobyte minus bramki stracone są zerem, wstaw literkę R, remis. Jeżeli nie, tu są przecinki, to kolejny IIF. Jeżeli bramki zdobyte minus bramki stracone są ujemne, czyli mniejsze zera, wstaw T jak porażka, a jak nie, no to już tylko trzeci przypadek został wstaw W, czyli wygrana. Zatem jako pole zdefiniowałem if, ifem wartości, zatem mam, nazwałem też cały ten ify as bilans, zatem kolumna bilans, która się tutaj utworzy, będzie miała albo R, Albo P, albo W jako wartość. Te PRW obliczyłem na podstawie istniejących w KW, w kwerendzie KW, istniejących pól. Bramki zdobyte, bramki stracone. Tu najnormalniej w świecie obliczyłem ich różnicę i porównałem cóż to za wartość. Czy to zerowa, ujemna, czy dodatnia. Zatem wybierz tak skonstruowane pole bilans z mojej KW, gdzie pole, gdzie. Jest W, czyli wyjazdy. Zatem to ogranicza się do wszystkich meczy wyjazdowych. Przy okazji tych meczy wyjazdowych generuje informację, czy to była porażka remis, czy wygrana. Zatem ta wewnętrzna tabela stworzy mi wszystkie wyjazdowe wyniki, ale z informacją P, R albo W. I jak już mam taką tabelę, nazwałem ją sobie T1. Bierze, bierze się to wtedy w nawias i nazywa się as AST1. Czyli to jest jako tabela T1. Na tej tabeli nabudowałem kolejne zapytanie już z grupowaniem, o które nam od początku chodzi. Select, tutaj znane nam count, który zlicza to wszystko, czyli zliczy te ściśnięte wiersze. Select, i tutaj zliczamy jako pole, ile, a następnie wybierz bilans, czyli to P, W albo R. Bo tylko te trzy wartości tam będą. I teraz, from, cała ta tabela wcześniej utworzona, a grupuj po właśnie tym bilansie, czyli wszystkie P, wszystkie przegrane, skupią się do jednego wiersza i zostaną policzone. Wszystkie W wygrane, skupią się do jednego wiersza, będą policzone, i tak samo wszystkie remisy w jeden wiersz i policzone. Te liczenie gwarantuje mi to pole. Bilans jest tylko powtórzeniem. Tej literki, według której ściskam, żebym ją w ogóle zobaczył. No, a grupowanie już wiemy, uruchom i mamy porażek 452, i to jest właściwa odpowiedź, remisów 170 i 579 wygranych. Ostatnia czwarta część. Podaj, ilu sędziów spośród tych zapisanych w pliku sędziowie TXT, czyli spośród wszystkich po prostu, nie sędziowało żadnego pucharowego meczu naszej drużyny. Zatem wiemy, że Wszystkie, wszystkie nasze mecze dotyczyły meczów naszej drużyny. Zatem, mając tu pole, rodzaj meczu, wiemy, że P, czyli Puchar, to te mecze, które nas tutaj interesują. Zatem, w pierwszym kroku, poszukamy wszystkich sędziów, którzy brali udział i sędziowali mecze naszej drużyny. Zatem, Zanim się zajmę sędziami, którzy nie byli sędziami meczy Pucharowych, no to chciałbym znaleźć tych sędziów, a ściślej to ich licencje, którzy brali udział w meczach Pucharowych naszej drużyny. Kiedy już będę miał tych, którzy brali udział, no to bardzo łatwo będzie poprzez wykluczenie ich ze zbioru pokazać, którzy nie brali. No to popatrzcie. Zajrzyjmy najpierw do takiej wewnętrznej tutaj y wewnętrznego selekta. Otóż wybierz konkretnie wyniki numer licencji from KW, czyli wybierz te pole z numerami licencji from KW. Dlaczego musiałem poprzedzić to wyniki kropka? Bo w KW po złączeniu mamy pole wyniki numer licencji i mamy też sędziowie numer licencji, ponieważ te dwa pola zostały z dwóch tabel wrzucone. Mógłbym oczywiście pozbyć się tej lub tej kolumny, ale zostały po złączeniu, po prostu to precyzuje. Zatem tu precyzuje wyniki kropka numer licencji. Oczywiście, gdybym wziął sędziowie kropka numer licencji, nie miałoby to znaczenia. W każdym razie takie pole w moim KW istnieje, dlatego je dokładnie biorę. Zatem weź wszystkie numery licencji i tylko numer licencji z mojej KW, gdzie rodzaj meczu to był puchar. A więc co ten select zwraca? Wszystkie numery licencji sędziów, którzy brali udział w pucharach. Nawet jeśli ten numer licencji pojawił się kilka razy, bo sędzia kilka razy jakby tworzył, sędziował puchar, to nie szkodzi. To są na pewno te numery licencji, które były numerami sędziów, którzy brali udział w pucharze. Logiczne. Zatem teraz na tym selekcie stworzę taką inną trochę nadbudowę. Weź wszystkich sędziów, z tabeli sędziowie, weź wszystko z tabeli sędziowie, gdzie, uwaga, nie jest spełniony warunek, że numer licencji jest in, znajduje się wewnątrz tego zbioru. Zatem, co tu się stało? Biorę wszystkich sędziów, ale pod warunkiem, że. Numer licencji nie jest w zbiorze tych, którzy brali udział w Pucharach. No to to jest dokładnie odpowiedź na nasze pytanie. Weź wszystkich sędziów z wyjątkiem, bo tu jest zaprzeczenie, not, takich, których numer licencji byłby w tym zbiorze, który jest tutaj. A ten zbiór, no to byli ci sędziowie, którzy Puchary organizowali, którzy Puchary sędziowali. Zatem efekt tego zapytania, to jest dokładnie odpowiedź na nasze pytanie sędziowie, którzy nie brali udziału w pucharach. Jak sobie to wyświetlimy, to będziemy mieli tu listę. To nie jest jeszcze odpowiedź na nasze zadanie, tam chodziło o ilość, no ale wiecie, wystarczy zerknąć tu na dół, rekord 1 z 22. Wiemy, że 22 nazwiska, można to sobie też po prostu zgrupować po na przykład nie wiem o czymkolwiek i skątować to, tak, żeby policzyć te wszystkie wiersze, ale nie ma to już sensu. Mamy tutaj informację, że to jest 22 sędziów. Zatem tak to by wyglądało w kodzie. Zdaję sobie sprawę, że jak ktoś pierwszy raz widzi Squela, to nie wie o czym mówimy i w ogóle co tu się dzieje. W kolejnych zadaniach. Na kolejnych przykładach będziemy robili powtórki. Ja za chwilę też jeszcze do tego odcinka. Dogram na koniec takie składnie tych selektów i te wszystkie przykłady jeszcze tak, jakby troszeczkę inaczej zapiszę, ładniej omówię. Może już nie omówię, co po prostu będzie to na takich planszach. No a Was zapraszam do tego, żebyście sobie teraz poćwiczyli, przeanalizowali dokładnie i zastanowili się, jak zrobić jakieś inne zadania, które robiliśmy w Excelu. A które można by spróbować zrobić w akcesie. To jest dobre ćwiczenie. Być może ktoś stwierdzi: Nie ma sensu robić tego w akcesie. Większość z tych zadań daje się zrobić w Excelu, ba, wszystkie praktycznie być może o wiele szybciej dzięki tabeli przestawnej. To prawda, ale po pierwsze, może się pojawić zadanie, które wymusi na nas użycie akcesa czy jakiejś innej bazy danych. Po drugie, są czasami takie zadania, które jest łatwiej zrobić w Akcesie, bo są jakieś takie typowo bazodanowe, gdzie Excel może sobie nie poradzić. No niemniej, kluczem do matury jest odkrycie, które narzędzie jest mi milsze i którym szybciej to zrobię. Jednak, żeby to wiedzieć, trzeba poćwiczyć w jednym i w drugim. Ja tutaj użyłem języka SQL. Być może ktoś zrobiłby to samo jeszcze szybciej, korzystając z kreatorów, ale celem tego mini kursu jest bardziej ten język SQL, a matura trochę pretekstem. Zapraszam do plansz końcowych i żegnam.